Wchodzę do zarąbistej willi, w której mam wszystko, kelnerów, obsługę. No tak miało być. Tak właśnie miało być, tak myśleliśmy, że będzie. Luksus, zabawa, miłości, imprezy. Jednak okazało się inaczej. I to już w przeciągu niecałych 24 godzin. No dla nas zaskoczenie. No nigdy z nas nie miał do czynienia z takim trybem życia, gdzie zostało nam odebrane wszystkie możliwości. Higiena, normalny tryb życia, nie wiem, wyspanie się. No nie mieliśmy tego, normalnego jedzenia też, więc było ciężko. Ciężko było się przyzwyczaić, ale no wzięliśmy po prostu na klatę, tak jak zresztą powiedziałam, biorę na klatę w pierwszym odcinku. Co było największym problemem? Piasek, myślę, że piasek, bo zamykaliśmy się w tym namiocie, rano budziliśmy się spuchnięci od tego w ogóle potu, który nas wsiąkał jak gąbkę. No ja tam wyglądam tragicznie, naprawdę, nie wiem, co mam powiedzieć, ale mnie najbardziej wkurzał piasek. Magda dostała zapalenie spojówek, nie mogliśmy zjeść nawet normalnie tego śniadania, wszędzie się po prostu przewijał piasek. Tak, to mnie irytowało. W programie totalnie jakby nie zwracałam uwagi na tą przyrodę i jak pięknie, w ogóle w jakim pięknym miejscu jestem. O tym się zapomina. Tam się chodzi, jest się zdenerwowanym i jedyne, co masz w głowie, to normalnie odpocząć, nic więcej. A wrócisz tam kiedyś? Oczywiście, że wrócę. Nie zablokowało mnie to jakoś psychicznie. Jeszcze tak dobranych, dobrze uczestników nie było w żadnym programie. Uważam, że jesteśmy dobrani najlepiej i ja zaprzyjaźniłam się tak naprawdę ze wszystkimi. Uwielbiam tych ludzi, cieszę się, że miałam możliwość właśnie poznania nowych przyjaciół. Największy kontakt mam z Madzią, z Anią i z Atom. Dziewczyny są przekozak, ale z facetami też, jakby cały czas się spotykamy, spędzamy dużo czasu ze sobą, więc rzeczywiście da się nawiązać przyjaźń w programie.